poprzednim tutorialu budowaliśmy naszą szopkę, obklejaliśmy bardzo pięknie kolorowym staniolem nasze elementy i budowaliśmy najtrudniejsze, czyli wieżę mariacką i kopułkę. Tutaj już je obkleiliśmy ślicznie, troszkę ozdobiliśmy, żeby przyczepić taką kulkę, którą sobie narobiliśmy, 155 tysięcy, bo będziemy nim zdobić. Kładziemy klej troszeczkę na pęsetką, ponieważ te elementy są malutkie. Przykładamy sobie takie kuleczki i tak jeszcze zdobimy całą szopkę. Czegoż nam brakuje na naszej wieży mariackiej, a więc chorągiewek. Chorągiewki sobie też robimy malutkie. O! Bierzemy wykałaczkę, wycinamy z papieru nożyczkami, najlepiej niewielkimi, jakiś ładne wycięcie. O, ja sobie robię dosyć prosto, tylko trzy. Przykleimy to klejem oczywiście do wykałaczki, dajemy klej do środka. Zaklejamy chorągiewkę, żeby ładna była dwustronna. Dajemy klej na naszą wieżyczkę w środku i doczepiamy chorągiewkę. I musimy tych chorągiewek tu na górze zrobić 6, na dole dalej 6. I czego nam na naszej wieży, patrzymy tu na górę? Brakuje nam jeszcze korony, więc zrobimy korony. No i zakończenia, czyli orła. Wycinamy, jakiego chcemy orła. Zastanawiamy się, czy będzie to orzeł piastowski, czy jagielloński, czy może podobny do naszego, do naszej. Przyklejamy także do papierka i wkładamy sobie tutaj do wieży. Możemy jeszcze zrobić jakąś ozdobę, czyli kulkę. I podobnie postępujemy z naszą kopułką. Już jest oklejona, ma tutaj jakieś drobne ozdoby wokół okienek. Brakuje nam chorągiewki na górze. Na wykałaczkę założyłam kuleczkę styropianową. Zrobiłam chorągiewkę, jeszcze ją muszę przykleić. Mam tu troszkę kleju. I wszystko oklejamy. Oj, gdzie tutaj to wkładamy? Tak. Szpilordem, takim jakimś małym przyrządzikiem, zrobiłam sobie w kopulce dziurkę i wkładam wszystko na kleju. I powiedzmy, jest gotowa nasza kopułka. Możemy sobie porównać z tą gotową na szopce. Czyli mamy już architekturę. Witrażyki są w oknach, a żeby było widać witrażyki, musimy włożyć do szopki oświetlenie, bo szopka musi się pięknie nam świecić. Ja robię najprościej. No, idę zawsze na łatwiznę i też Państwu proponuję na razie proste, a potem jak już będziecie doświadczonymi szopkarzami, to będziecie wszystko udoskonalać. Ja po prostu kupuję LEDowe lampki, to jest dlatego korzystne, że one są zimne. W XIX wieku to tam w szopce były świeczki, wszystko mogło spłonąć i pewnie czasem płonęły szopki, tak jak dawniej płonęły choinki. Ja jeszcze pamiętam płonącą choinkę w moim domu, schowałam się pod biurko, 5-letnia dziewczynka czy 3-letnia. Pamiętam świetnie, pożar do samego sufitu. Mama zarzuciła to kocem. Szopki też jakby nam płonęły, ale teraz już nam nic nie płonie. Mamy LEDowe lampki, ja je sobie po prostu wkładam z tyłu do szopki, do elementów. Ja już wszystko mam połączone. Z tyłu do szopki sobie wkładam i szopka z przodu mi świeci, ponieważ szopka jest do oglądania z przodu i z boku. A skąd to się wzięło, że tyłu nie ma? Z tego powodu, że to był teatrzyk. Z tyłu stali aktorzy i tam tymi kukłami ruszali. I jeszcze czego nam brakuje? Obecnie, zresztą w książkach piszą, i to jest błędne, bo piszą,
że dopiero w latach 60. zaczęto używać w szopce mechanizmy. Zamiast teatrzyku ruchome elementy, żeby pasterze wokół Bożego Narodzenia się kręcili, albo czyj królowie chodzili w kółeczko, a tymczasem Walenty Malik już w swojej szopce z 20 roku, z 20 wieku miał mechanizm, tyle że na korbkę. Taki jakiś z zegara mechanizm na korbce. Także tam też w oku Pana Jezusa pasterze chodzili w kółeczko. A jak montujemy ten mechanizm? Od tyłu, od spodu, no bo szopka, możemy ją przechylić, tam ma dziurę w środku i tam z tyłu montujemy jakiś motorek, może to być motorek z mikroweli, większa szopka ma motorek od grilla, albo jakieś inne motorki, które się nam powolutku, ładnie kręcą. A więc, jak zbudujemy szopkę, pokleimy ją, wkładamy oświetlenie i ewentualnie, jeśli chcemy mieć ruchome elementy, to motorek. A jeszcze nie powiedziałam, jak my to sklejamy, bo na końcu, jak już mamy elementy gotowe, to musimy skleić. Myślę, że sam klej nie wystarczy, więc warto dołożyć takie, to jest bardzo proste, chyba każdy się domyśla, ale jeszcze o tym powiem, takie umocnienia z tektury, dużo nam resztek z tektury zostaje, albo kroimy nową, prawda? I tutaj bierzemy nasz klej i tutaj sklejamy, żeby powiększyć tą powierzchnię klejenia. To są takie techniczne. O, wkładamy takie zakładeczki z tektury, wkładamy ich kilka z każdej strony, potem nakładamy klej i dopiero dokładamy dalsze elementy, żeby to nam się mocno trzymało, żebyśmy szopkę niosąc na konkurs nie odpadły nam wieże, chociaż bardzo często na tych konkursach wieże odpadają i trzeba dopiero na gwałt kleić. A teraz jak mamy gotową szopkę, wieże mariackie, o wieży mariackiej brakuje korona, myślę, że koronę każdy sobie sam świetnie wykona, bo tutaj chodzi o jak największą naszą inicjatywę, naszą wyobraźnię, nasze pomysły. Więc mówię, koronę to już sami i brakuje nam postaci. A jakie to postacie i z czego to zrobimy, to za chwileczkę Wam powiem. Ja robię postacie z drewna, wycinam sobie najłatwiej z palika drewnianego, dużego lub małego. Wycinam sobie scyzoryczkiem. Jestem rzeźbiarką z wykształcenia. Co prawda teraz zrobiłam się na szopkarkę, no ale to jest taka bardzo ważna czynność, najważniejsza w Polsce, bo tylko ona jest wpisana jako niematerialne dziedzictwo, więc trzeba to krzewić. I zresztą ja to kocham, tak jak całą sztukę ludową. A szopkarstwo, no to jest folklor miejski, nasz krakowski, wspaniały, no więc wycinam tak bardzo prosto kulkę jako głowę i tutaj mam ciałko, a potem domalowuję oczka i tutaj jakieś rączki. Takie proste, żeby, bo tutaj sobie robię teraz aniołka, tak, mam, strugam chwileczkę, o, to będzie już aniołek, tutaj mam wystruganego większego, tu mu jeszcze mogę zrobić dzwoneczek, jakbym chciała, żeby pięknie dzwonił i wołał pasterzy, żeby wszyscy przyszli witać małe dzieciąteczko. Więc tak, maluję, daję włoski też z różnych nitek, a tutaj Wam pokażę takiego prostszego aniołka, jak ja robię prostego aniołka, takie jak mogą dzieci wykonywać, bo może nie, zwykła kuleczka styropianowa na patyczku, prawda, tutaj zrobiłam kuleczkę, robię sobie stożek z jakiegoś ładnego, okrągłego papierka, znowu przyklejam włosy, jakie mi się podobają,
No i maluję, muszę mieć pędzelek cieniutki, namalować oczy albo narysować sobie saczkiem. Bo ja widzę, że tu już anioł ma uśmiechniętą buzię, brakuje mu oczek, brewek. Jeśli robimy z dziećmi, to dzieci świetnie umieją malować aniołki. Te aniołki wtedy mają fantastyczne miny, a więc kuleczka nakładana na patyczek, stożek, włoski. No i anioł musi mieć skrzydła, wycinamy jakieś skrzydła, jaki kształt? Taki, jaki mamy ochotę. Wszystko kleimy, a żeby nam się przyczepiało, to kładziemy aniołka. Innym sposobem bardzo często szopkarze robią nie z takich stożków, ale z folii aluminiowej ciałka. Tutaj sobie zrobiłam. Tak, i wsadzam sobie do folii aluminiowej. Jak ja to zrobię? O, po prostu biorę troszeczkę folii aluminiowej. Układam sobie dookoła patyczka, patyczka sukienkę, może być długa, może to za długa, więc ją skracam. Folia aluminiowa jest bardzo plastycznym materiałem. Na przykład pani Racka nie tylko robi figurki wszystkie, taka młoda dziewczyna, Kasia Racka, studentka, bardzo ładne szopki robi. Zresztą wszyscy robią piękne szopki. Układamy sobie naszego anioła. O. Jaką to sukienkę, żeby nam pasowała do patyczka, żeby stała. I tak jak mówiłam, Kasia Racka robi. I pan Gilert też robi ze steropii, z aluminium. Możemy rączki dorobić, jakieś takie ruloniki. A ona, Kasia Racka, bo ciągle zapominam, co chciałam powiedzieć, robi z aluminium smoka wawelskiego. Bo oprócz aniołów, oprócz Bożego Narodzenia, w szopce, opowiadając o Krakowie, opowiadamy o naszych legendach. A więc bardzo często w szopce jest laikonik. Tutaj przykleimy aniołkowi rączki, a skrzydełka wytniemy sobie i przykleimy. I to wszystko trzeba posklejać ładnie, dodamy kleju, wykleimy sobie z papierku i mamy jakiegoś takiego aniołka. Czy on ma twarz? Ma, tylko nie ma włosów. Na włosy to ja tutaj zaraz idę dalej i pokażę Państwu, jak ja tutaj robię włoski. Bo żeby robić, musimy mieć nie tylko staniol, nie tylko, tylko jak przechodzimy do aniołów, to najróżniejsze nitki, włosy. O, tutaj mam włosy do aniołów, jakaś taka dziwna pasmanteria, fantastyczna, doszłam do wniosku, że jest cudowna. Anioły oczywiście powinny mieć złote włosy i to wszystko na kleju. Troszeczkę damy aniołkowi dużo kleju na główkę i przyczepimy pięknie, ładnie nasze włosy. I już anioł chyba będzie wyglądał jak anioł, tak? Jak anioł, wygląda już troszkę jak anioł. Rączki dorabiamy, ale żeby nam się trzymało, to musimy tego aniołka położyć, póki ten klej nie zwiąże, prawda? No i włosy to też według naszego pomysłu. Jak się uda, tak zrobimy. Daję klej. On nie będzie mnie od razu trzymał, muszę go podkleić i chwileczkę potrzymać, więc albo jesteśmy bardzo cierpliwi i trzymamy sobie w ręce wszystko. Tak, mój anioł musi mieć jakąś lepszą fryzurę, coś tutaj za szybko robię, jestem złą fryzjerką, ale mamy czas, żeby wszystko poprawić. Przecież pamiętamy, że szopkę robimy cały rok. Może nie cały rok, moje dziewczynki jak były małe, nie dałyby rady cały rok, ponieważ szopka ma być gotowa na grudzień, na konkurs, albo na Boże Narodzenie, pod naszą choinkę. To one zazwyczaj zaczynały we wszystkich świętach. I ten miesiąc bardzo intensywnej pracy, było ich 5, budowały szopki,
Oczywiście, że ja im troszkę pomagałam. O, ten mój anioł ma już rączki, ma skrzydła, ma piękne złote włosy, no i będzie anioł. A teraz się zastanowimy, co my jeszcze musimy, jakie postaci do tej naszej szopki włożyć, no bo same anioły to za mało. Jak już wybudowaliśmy architekturę, to musimy się zastanowić, co dalej. Szopka nie może być pusta. W szopce przede wszystkim najważniejsze jest Boże Narodzenie. A więc Jezusek w żółbeczku lub bez, Matka Boża i Święty Józef. Trzy postacie, które obowiązkowo w szopce muszą być. I to jest jedyna rzecz, szopka bez Bożego Narodzenia startuje poza konkursem. Bo jednak budujemy szopkę z okazji Bożego Narodzenia, Narodzenia Jezuska w Betlejem 2000 lat temu. No a u nas w Krakowie nie rodzi on się wcale w szopce, tylko w naszych cudownych kościołach, w naszych pałacach. Oprócz tej postaci centralnej, zwykle na dole jest bardzo dużo postaci. A więc tak jak mówiłam, te związane z legendami, jak Lejkonik, Smok, te postacie historyczne, ale ponieważ pamiętamy, że szopka to dawniej była, ta cała architektura to był teatrzyk, w którym przedstawiano jasełka. No więc są pasterze, ale główną sceną w jasełkach jest walka o władzę, lęk Heroda, że Mesjasz nowonarodzony władzę mu odbierze, opowieść o jego strasznej zbrodni, no, diabeł go do tego kusi oczywiście, a potem przychodzi śmierć, bo jak w każdej prostej opowieści ludowej nie może tak być, żeby zbrodnia była bez kary, przychodzi śmierć, obcina Herodowi głowy. I tu pokażę coś, co dzieci budzi strach. Spada głowa Heroda na koniec, żeby każdy wiedział, że zbrodnia musi być ukarana. No więc to jest ta główna scena jasełkowa. W jasełkach oczywiście nie mogłoby się obejść bez postaci Żyda. Ja tu mam dwie postacie. Jest stary rabin, który opowiada, gdzie to Chrystus się narodził. I zwykły Żydek, do którego w pewnym momencie przychodzi chłop i go bije. Znamy wszystkie piosenkę Żydzie, Żydzie, Mesjasz się rodzi. Chłop ma kija, bije Żyda. Dlaczego my to przedstawiamy w jasełkach? Ano, bo chcemy zachować pamięć. Pamięć o tym, że 1/3 ludności Krakowa przed wojną to była ludność żydowska. Poza tym pokazujemy w naszej szopce inne postacie. Przywołujemy naszego fiakra, który jeździł dorożką, może zaczarowaną, a może nie. I on też śpiewa ładną piosenkę. Jest pan Twardowski. A tutaj kiedyś ja zrobiłam, było takie wielkie wydarzenie w Krakowie, jak zjazd młodzieży. Przyjechał papież Franciszek i zrobiłam polskiego młodego patriotę, no a ze zwierzyńca myślę, że do Franciszka przyszedł także Antek ze zwierzyńca, który w jasełkach ma swoją piosenkę. Więc nawiązujemy do aktualnych wydarzeń, do jakichś wydarzeń historycznych i zachowujemy pamięć, tak jak zachowujemy pamięć o ludności żydowskiej, a poza tym w naszych jasełkach nie może zabraknąć krakowiaków, górali i te wszystkie postacie umieszczamy w naszych szopkach. Jaki mamy pomysł? Każdego roku inny, tak jak mówiłam, i wykonujemy te lalki jak chcemy. Ja je strugam w drewnie. Są to strugane lalki drewniane z ruchomymi nóżkami, tak jak dawniej robiono, z ruchomymi nóżkami przyczepionymi, z rączkami ruchomymi, prawda? Jak tam trzepię pod spodem, to one się troszkę ruszają. I kogo nie może zabraknąć? Jeszcze momencik, pokażę jedną osobę, która zakańcza jasełka,
A to jest dziad proszalny, który siedzi, a dziad zakończa, prosi. I taka jest nagroda za jasełka. On przyjdzie i prosi, dzieci wrzucają tutaj pieniążki. I tak to zawsze było. I myślę, że ten dziad krakowski teraz pod różnymi postaciami, bo i mamy wiele obecnie dziadów. Może nie pod kościołem mariackim, chociaż też tam czasem są. Obecnie częściej stoją pod Biedronką. I proszą o wsparcie Krakowian, którzy są zazwyczaj hojni. A tutaj są inne postaci, która zbierała pieniążki nie dla siebie, tylko dla innych bezdomnych. Adam Chmielowski, brat Albert. Jak już pokazałam Państwu, że robimy figurki z drewna, robimy figurki z główkami ze styropianu i z folii aluminiowej, ale możemy także robić figurki z modeliny. Jest to najłatwiejszy sposób, bardzo wdzięczny, szczególnie dla małych dzieci. Smok z modeliny będzie bardzo piękny, będzie zielony i fantastyczny. I oprócz tego, że ja już tu zaczynam sobie robić dzielnego naszego wawelskiego smoka, bo tak jak mówiłam, szopka to cały Kraków, a więc i nasze legendy. I nasze rozliczne legendy, postaram się zrobić smoka, może mi wyjdzie, a modelinę pieczemy, bo nie każdy może się bawić scyzorykiem, nie ma do tego wprawy, nie każdy ma drewienko. Smoka możemy robić z modeliny, potem go ugotujemy albo upieczemy. Upieczemy w piekarniku normalnym, kuchennym, elektrycznym. Pilnujemy, żeby nam się nie spaliło. I robimy smokowi skrzydła i on może być gdzieś tam w jamie albo gdzieś indziej. Jeżeli dobrze zrobimy z modeliny, to będzie świetne z modeliny. Nie tylko smok, ale i aniołowie, Matka Boża, Święty Józef, pasterze i wszyscy lub też nasz wspaniały Tadeusz Kościuszko lub coś innego, bo zwykle w naszych szopkach nawiązujemy do jakichś aktualnych wydarzeń czy rocznic, które chcemy tu smokowi, to jeszcze zęby i jeszcze różne rzeczy trzeba by zrobić. Prócz modeliny, która jest trwalsza, można także dla malutkich dzieci plastelinę, potem ją polakierować i to jest nawet całkiem trwały materiał. Więc teraz zapraszam wszystkich, żebyśmy zrobili szopkę, może wspólnie całą rodziną, a może ktoś będzie chciał swoją własną, robić ją kilka miesięcy i zanieść na konkurs. Przypominam, konkursy szopek krakowskich odbywają się w pierwszy czwartek grudnia pod pomnikiem Adama Mickiewicza na rynku. O 10:00. Wszyscy szopkarze już są, niektórzy przychodzą, tak jak Staś Malik, o 9:30, żeby zająć swoje ukochane miejsce, żeby nikt mu nie zajął i tam stawia szopkę zawsze w tym samym miejscu od 50 lat. No a potem te szopki chodzą w korowodzie, wszyscy widzą w procesji, cieszą się. Włodzimierz Malik swoją szopkę nosił jak monstrancję z wielką dumą, no bo przecież w środku jest Pan Jezus i taka złota, więc jak monstrancja. No i my możemy dołączyć do tego korowodu i z radością pokazywać wszystkim nasze dzieło, a potem szopka będzie na wystawie w tym roku jeszcze w Celestacie, bo Krzysztofory dalej w remoncie. No i tam szopkę przez 3 miesiące będą oglądały rzeczywiście tysiące ludzi. Oglądały, podziwiały, myślały o Krakowie, myślały o tym, jak my szopkarze kochamy nasz Kraków, no bo przecież ta szopka wyrasta z naszej architektury, wspaniały jest opowieścią o naszej architekturze, o naszych legendach, o naszych wydarzeniach, o naszych postaciach historycznych. Na 2018 rok ja w szopce zrobiłam Matki Niepodległej. Wszyscy mówimy o tych ojcach, no ja jako kobieta i razem z Rozalią Kobietą te wszystkie matki, więc nie zabrakło tam Szczerbińskiej i innych. I szopkę tą kupiło Muzeum Etnograficzne, które ma najstarszą kolekcję szopek. Bardzo byłyśmy z tego dumne, że Matki Niepodległej będą w szopce krakowskiej. Dlatego jeszcze raz zapraszam.
A jak ktoś nie chce na konkurs, nie chce się rozstawać ze swoim dziełem, postawi ją sobie w domu i myślę, że jeszcze piękniej niż choinka, bo i choinka z ozdobami i szopka będą uświętniać nasze święta, a jak będziemy razem tą szopkę robić rodzinnie, to można, to jest taka długotrwała praca, to można tyle rzeczy sobie opowiedzieć, o tylu rzeczach porozmawiać. Także myślę, że to będzie znakomicie spędzony czas.